Teraz zajmiemy się zapisem i zarówno kanonicznym, i bazowym. Zapis kanoniczny bazowy polega na tym, że na początek przypisujemy w ograniczeniach, najlepiej zacząć od ograniczeń, to jak wyglądały początek, czyli lewa strona. I ja to robię, także na razie to jest takie dość monotonne. I teraz ciąg dalszy. Jeżeli widzimy, że to lewa strona musi być w tym momencie większa od naszej prawej strony, to trzeba pewną zmienną, nową, dodatkową odjąć, żeby wystąpił znak równa się. I w tym momencie już na pewno na końcu będzie znak równa się. I będzie równe 6, czyli tyle, ile było tutaj po tej stronie. Teraz, jeżeli stworzyłam nową zmienną x3, to ona będzie musiała zostać dopisana do naszej funkcji celu, czy kryterium optymalizacji, tutaj jest minimalizacja. Tyle, że pamiętajmy o tym, że jeżeli dopisuję po prostu dodatkową zmienną, to ona przy sobie na wyrównanie, tutaj z szóstką, ona musi mieć współczynnik jakby funkcji celu równy 0, czyli jakby mówiąc inaczej, nic nie wnosi do zadania. Teraz, jeżeli tak samo tutaj lewa strona nie jest równa dokładnie prawej stronie i jest nawet wręcz, mówimy, widać, jakieś wyrażenie jest większe niż 4, to musimy w tym momencie kolejną zmienną sobie wprowadzić, czyli jest to zmienna x4 z minusem, żeby lewa strona minus coś, jakiś dopisek, dało nam ostatecznie 4. Dlaczego ja zrobiłam x4? Bo już zapis zmienny x3 został wykorzystany i mamy w tym momencie dopisek x4. Jeżeli teraz w ostatnim ograniczeniu, jak się domyślacie, znowu jest, że lewa strona jest większa od prawej, to do lewej strony dopisujemy nową zmienną x5, tak? Tylko tyle, żeby po to, żeby lewa strona dokładnie, jak od niej coś odejmiemy, dawała nam dokładnie to 8. Ja to te 8 przesunęłam trochę ciut dalej niż resztę. I teraz, no jakby, co powinno być uzupełnione. Jeżeli tu powstała zmienna x3 tylko dla wyrównania pierwszego równania, to znaczy, że w pozostałych równaniach, w tych ograniczeniach w postaci równań, ona w ogóle nie występuje, czyli przyniósł x3 z dopiskiem 0. Teraz, jeżeli tu było dopisane w drugim wierszu x4 z minusem dla wyrównania lewej i prawej strony drugiego ograniczenia, to ta zmiana w ogóle nie występuje ani w pierwszym, ani w trzecim ograniczeniu. Czyli dopisujemy 0, 0 i ta zmiana x4 w tej kolumnie, dokładnie w tej samej kolumnie. I teraz, jeżeli x5 służyło wyrównaniu lewej strony z prawą, to w pozostałych równaniach ograniczeń też występuje ta zmienna, ale przy niej współczynnik 0, czyli tak jakby nie występowało. I jeżeli ta zmienna miała współczynnik tutaj 0, to ta zmienna i ta zmienna w ten sam sposób dopisywana też będzie wymieniona w funkcji celu, ale dodatkowo pozostałe też mają, powiedzmy, jak widać, to współczynnik funkcji celu 0. Jedyne, co tutaj może stanowić kłopot, to jest to, że ta postać to jest dopiero postać kanoniczna. Ale do metody simplex, jak wiemy, zawsze jest potrzebna postać kanoniczna, ale taka, która uwzględnia warunek bazowości, czyli mamy zapis zero-jedynkowy, że w każdym wierszu jest tylko jakby i układ po prostu zero-jedynkowy. Zobaczymy, o co mi chodzi. Po prostu, jeżeli mamy pierwsze ograniczenie, drugie i trzecie, to do tego pierwszego ograniczenia, drugiego i trzeciego, które tutaj mamy wymienione, do lewej strony dopisujemy plus kolejna zmienna. Bo zobaczcie, tutaj jest minus x1, a ja potrzebuję, żeby był układ plus 1 i reszta to 0. A tutaj ten warunek nie jest spełniony. Co w tym momencie zrobimy? Dopisujemy zmienną już teraz w kolejności szóstą, która dla nas ma taką sztuczną, dużą, zapisaną jedynkę, a w pozostałych wierszach w ogóle ona nie będzie występowała, czyli robimy sobie takie ładne, okrągłe 0. Trochę nagryzdałam. Zróbmy tak, plus. Czyli teraz będzie też plus 0x6, czyli jakby dopisana dodatkowa zmienna.
I mamy jakby zapis zero-jedynkowy, czyli dodajemy dodatkowo zmienną bazowo x6 o zapisie, że występuje w pierwszym wierszu, a w pozostałych nie. Potem do drugiego równania dopisuję kolejną zmienną x7, która w pozostałych równaniach nie będzie występowała, czyli przy niej współczynnik x, przy x7 jest po prostu 0. I teraz przy występującym w trzecim równaniu x8 jest 1, a w pozostałych ograniczeniach mamy 0. I co to nam daje? Dopisanie tego układu w to miejsce do tych trzech ograniczeń daje nam dopiero postać bazową. Tu mam układ 0-1 dla pierwszego wiersza, dla drugiego i trzeciego wiersza. Co to mi daje? To, że teraz będziemy mogli zająć się zapisaniem pierwszej tablicy simpleksowej. Także teraz, ja żartuję, wyciągam magiczną karteczkę, bo już się w miarę przygotowałam w porównaniu do pierwszego filmu o metodzie simplex, ale tej na maksymalizację. I w tym momencie na podstawie tej tabelki, którą tutaj mamy, czyli tutaj tego zestawienia, aha, jeszcze jeden element, do naszej funkcji celu, która dąży do minimalizacji, początkowo dopisaliśmy trzy zmienne sztuczne na wyrównanie lewej strony z prawo w każdym z tych trzech ograniczeń. One miały współczynniki te zmienne 0, ale jeżeli dopisuję zmienne bazowe, które są w przypadku minimalizacji, to dochodzi nam do naszej funkcji celu, czyli napiszmy sobie ciąg dalszy naszej funkcji celu, czyli to się równa to, co było, plus dodatkowo m razy x6 plus m razy x7 plus m razy x8. I to ma dążyć do minimum. Czyli kryterium tutaj efektywności się wcale nie zmienia. I co dalej możemy powiedzieć? Aha, właśnie, literka M. Wy możecie mieć to trochę inaczej zapisywane, ale generalnie to jest jakiś tam symbol liczby, która generalnie każda z nich dąży do nieskończoności. Czyli to, że będę miała konkretną wartość x6, x7, x8, ale różną od zera, to w ogóle nie będzie nam spełniało kryterium minimalizacji. Dopisanie tego układu jest po prostu potrzebne do, powiedzmy, wykorzystania metody simpleksowej. I teraz, jeżeli ja spróbuję sobie jakoś pomieścić, tak żebyście widzieli choćby fragment początek, to widzimy tak. Tablica simpleksowa, zobaczmy jak ona wygląda na początku. Ona ma tak. Tu mam wymienione wszystkie zmienne, które biorą udział w tym zapisie kanonicznym bazowym. Czyli u nas nie jest to dwie zmienne, nie jest to aż 5 zmiennych, to jest 8 zmiennych. Bo te były dopisane, żeby była postać kanoniczna, a ta, żeby jeszcze była dodatkowo postać bazowa. Ja już dopisałam, że x6, 7 i 8 będą zmiennymi bazowymi. Czyli XB to jest kolumna zmiennych bazowych, CJ to są współczynniki funkcji celu dla każdej z tych zmiennych po kolei. I teraz, jak wyglądają choćby na początek te współczynniki funkcji celu? Jeżeli tutaj jest jakby 1 razy X1, to tu piszę 1. Jeżeli tu jest X2, to znaczy tak jakby tam była 1. Dalej, przy X3, 4 i 5 było 0, więc sobie u góry piszemy. I teraz, jak widzimy, przy pozostałych zmiennych, czyli x6, w funkcji celu stała literka m, która mówiła, że to jest po prostu liczba dążąca do nieskończoności. Teraz idziemy dalej. Co wypełniamy w tym całym polu tej tablicy simpleksowej? No właśnie, cały zapis tych ograniczeń, które mieliśmy w tej postaci kanonicznej, bazowej. Czyli pod x1 po kolei piszemy 1, 1, 5, pod x2, 3, 1, 1, przy x3, minus 1, 0, 0, potem 0, minus 1, 0 i tak dalej. Czyli patrzcie, jak ja przypisuję ten początek. Czyli tak, 1, 1, 5. Jak Wam coś idę za szybko, to zawsze możecie cofnąć film do tego momentu lub zadać jakieś pytanie pod filmem.
tylko mówię, żeby to nie były pytania takie po prostu odnośnie dotyczące tego filmu. Jeżeli, żeby to wszystko było w miarę zrozumiałe. Czyli tak, 0, 0, potem przy x 4 ja widzę, że mam 0, minus 1 i 0 i teraz 0, 0, minus 1 i ten układ niby się wydaje układem zero-jedynkowym, ale te jedynki już występują w zapisie z minusami, a nam zależy, żeby były dokładnie z plus zerami, czy przepraszam, plus jedynkami. I teraz dochodzimy do tego dopisanego elementu do lewej strony naszych ograniczeń w tej postaci kanonicznej i bazowej. Czyli tak, przy x6 1, 0, 0, 0, 1, 0 przy x7 i 0, 0, 1 przy x8, czyli 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Teraz tak, tutaj ten element B to jest jakby wektor wartości B jak brzegowych, czyli to są te wartości, które mieliśmy w naszych ograniczeniach, czyli 6, 4, 8 i przypisujemy 6, 4, 8. Teraz tak. CB to są wartości współczynniki funkcji celu zmiennych B bazowych. Tu są zmienne bazowe X, B. A tu są po prostu wszystkie wypisane po kolei. Niektórzy to wręcz dzielą, że to jest X, J. Tak? Także to jest tam kwestia kosmetyczna jak dla mnie. Czyli tak. Jakie zmienne wejdą do bazy? Ja sobie już napisałam, zobaczcie, że to jest X6, X7, X8. Dlaczego? Bo one posiadają tylko ten układ niezależny zero-jedynkowy. Jedynka tu występuje, a w pozostałych wierszach ona nie występuje. I w tym momencie, jeżeli tu jest jedynka i ona występuje dla x6, to x6 będzie występował w pierwszym wierszu jako zmienna bazowa. I współczynnik przy zmiennej bazowej x6 ma wartość m, co wiemy, że m dąży do nieskończoności. W moim zapisie wy możecie mieć ciut inaczej. Teraz tak, dlaczego tu zapisałam, że x7 będzie zmienną bazową? Bo ona też posiada układ zero-jedynkowy, gdzie ta jedynka występuje tylko raz i w drugim wierszu, więc tu będzie zmienna x7 i ona ma współczynnik funkcji celu m, czyli dążąca duża liczba dążąca do nieskończoności. No jak widzicie, x8 to nie jest na pierwsza tablica startowa, nie jest taka trudna. x8 ma tutaj jedyneczkę, reszta to 0, czyli współczynnik funkcji celu jest 8. Co dalej możemy policzyć? Możemy policzyć właśnie coś takiego jak zj. Zj to jest zawsze przemnożenie. Teraz zauważcie, zacznę stosować trochę kolory. Może to jest przy nauce bardzo potrzebne. To zależy od osoby. Zawsze będę mnożyła te liczby, które tutaj są u mnie po lewej stronie. Dobra, już mam długopis. I przemnażam, czyli tą całą kolumnę, mnożę odpowiednio przez każdą kolejną kolumnę. Czyli liczba razy, czy tutaj m razy liczba, to razy to i to razy to suma. Czyli m razy 1 to jest m, m razy 1 to też jest m i m razy 5 to jest w tym momencie 5m. I teraz tu było 1m przemnożenie, drugie m, a tu jest 5m, czyli łącznie suma daje mi to 7m. I teraz i dobra, mamy tak 7m. I tak samo dokonujemy obliczeń. Te liczby razy te liczby. I po kolei będą nam powstawały wyniki. To razy to jest 3m. Plus to razy to to jest m. I to razy to daje nam 5m. Teraz trzeba czasem uważać na to, co tu się dzieje. Mamy m razy minus 1, czyli będzie minus m. Potem to razy to daje 0, to razy to daje 0. Czyli suma summarum będzie minus m. Tak samo będzie w tym wierszu, no bo tutaj po prostu przymnożenie daje minus m, reszta daje 0, czyli tu jest minus m. Teraz m razy 1 to jest m, m razy 0 to jest 0 i m razy 0 to jest 0, czyli suma summarum będzie m. Tu też będzie tak samo, przeliczcie sobie według tego samego sposobu.
No i teraz zaczyna się komplikacja. Jako wskaźnik optymalizacji, w moim przypadku, powiedzmy, ja byłam uczona na swojej uczelni, że liczymy wskaźnik optymalizacji CJ minus ZJ. Jeżeli wy macie liczony jako ZJ minus CJ, to trzeba będzie, powiedzmy, zmienić kryterium, jakby sposób rozumienia wyboru. Faktycznie wybierzecie dokładnie tak samo jak ja, ale jakby na uczelniach jest to wykładane na dwa sposoby. Pierwszym sposobem, jeżeli mam do policzenia wskaźnik optymalizacji, optymalności w ogóle tablicy, danej tablicy, która tu akurat ma zapis numer 1, ja liczę CJ minus ZJ, to tu mam CJ, a tu mam ZJ. I teraz oznacza ten zapis, że od tych wyników odejmuję te wyniki. I ile to jest 1 minus 7m? To jest minus 7m. Dobra, czyli tak. Minus 7m. I teraz plus 1. Dlaczego? No bo ten wynik minus ten, czyli minus 7m plus 1, to jest pierwszy wynik. Już tak rozróżnię, bo to mało wyraźnie wyszło. Tu będzie drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Sobie zróbmy. I teraz tak. Kolejne. Od jedynki odejmuję minus 5m, czyli mam 1 minus 5 razy m. Potem od zera odejmuję minus m, czyli mam plus m, czyli faktycznie będzie 0 plus m, czyli m. Tu będzie tak samo i tak samo. I teraz m minus m daje mi 0. I tutaj lecimy, że tak powiem, to pozostaje wiersze dokładnie tak samo. No i teraz tak, jeżeli nasza funkcja, jak wiemy, ja zapiszę gdzieś z boku dla przypomnienia, funkcja dążyła do minimalizacji, tak? I tak wyrażony jest nasz wskaźnik optymalności danej tablicy, to żeby dana tablica była optymalna, ona musi mieć elementy każda dla każdego j, czyli dla każdego elementu, wyrażenie cj minus zj jako wskaźnik optymalności musi być większy lub równy 0. To jest, żeby było wszystko optymalne, ale tu niestety tak nie jest. Zarówno ten wynik jest bardzo ujemny, bo to jest minus 7 razy liczba bardzo duża, czyli to jest wynik bardzo ujemny. Ten wynik jest bardzo ujemny, a ten i każdy z nich spełnia warunek, jeżeli m dąży do nieskończoności, że mamy ten wynik, jakby ten warunek tego wskaźnika CJZJ jest optymalny, ale tu jest napisane, że dla każdego elementu musimy mieć wskaźniki albo po prostu nieujemne. Jeżeli ma być funkcja do minimalizacji, a mamy liczone wskaźniki optymalności jako CJ minus ZJ, to my w tym momencie musimy mieć wskaźniki zapisane jako dodatnie lub równe 0. Czyli, że tak powiem, tak jak minimum się kojarzy z czymś ujemnym, czyli niskim, to tutaj, żeby było optymalne, musi wszystko być jak najwyższe, te wskaźniki optymalności. I teraz tak, no nie jest to tablica optymalna, dlatego będziemy musieli ją przekształcać. I teraz jak ją przekształcić? No właśnie wybieramy najgorszy możliwy wynik, jaki otrzymaliśmy w danej tablicy simpleksowej. W tym momencie widzimy, że najgorszym wynikiem jest tutaj ten dla zmiennej x1. Dlaczego? Bo jest jak najniższym wynikiem, który tutaj zaobserwowaliśmy. Bo minus 7 razy na przykład milion czy miliard to na pewno jest mniej niż 1 minus 5 miliardów. Dlatego ten wynik jest dla nas jak najbardziej najgorszym, jaki możemy sobie wymyśleć. No i teraz co w związku z tym robimy? Zaznaczamy sobie na początek, jak się uczymy kolorem, że tu jest tak zwana kolumna kluczowa. I co mi daje ta kolumna kluczowa? To, że jak będę tworzyła teraz nową tablicę, która będzie miała numer kolejny, czyli 2, to będzie nowa zmienna.
bazowa. Sobie zapiszcie. I teraz pytanie, którą ze zmiennych ona zastąpi? Czy ona zastąpi x6, x7 czy x8? Właśnie do tego musimy policzyć sobie b, czyli te elementy b, które mamy, pojedyncze, czyli 6, 4 i 8, przez elementy kolumny kluczowej z tych ograniczeń. No i w tym momencie, jeżeli podzielę sobie, teraz to przesunę, to możemy schować, bo jest wcale niepotrzebny. Jeżeli podzielę 6 przez 1, mam wynik 6. Jeżeli 4 podzielę przez 1, mam 4. Jeżeli 8 podzielę przez 5, to w tym momencie mam wynik 1,6. Co to mi faktycznie daje? No to, że niezależnie czy funkcja faktycznie dąży do minimum czy do maksimum, ja muszę wybrać taki element tego dzielenia, czyli iloraz, przez elementy kolumny kluczowej, który jest najniższy. Czyli zawsze wybieramy wynik najniższy, ale co jest ważne, bierzemy tylko pod uwagę wyniki dodatnie. Dodatnie, czyli takie, które po prostu odrzucamy całkowicie wyniki ujemne lub dokładnie równe 0, choć chyba matematycznie nie ma możliwości, żeby tam było 0, więc ten wynik jest dla nas najniższy. I mówię jeszcze raz, nieważne, czy funkcja dąży do minimum, czy do maksimum, zawsze tutaj szukamy jak najniższego wyniku. Czyli tu zaznaczę sobie, że to jest minimum. I teraz, co możemy dalej powiedzieć? To, że jeżeli 1,6 jest to wynik najniższy i należy do trzeciego wiersza, w którym była zmienna x8, to zostaje ona wykluczona jako zmienna w nowej tablicy simpleksowej. Kolejnym krokiem po stworzeniu pierwszej tablicy simpleksowej i po sprawdzeniu, czy jest ona optymalna, czy też nie, gdy nasza funkcja dążyła do minimum, jest stworzenie kolejnej tablicy simpleksowej. W tym momencie będzie to tablica nie numer 1, a tutaj numer 2. Jak widzicie, ja już mam stworzoną tabeleczkę z wydruk, tak żeby nam było to pismo bardziej czytelne. I na nim najważniejsze elementy są tak samo zapisane. Jakie mamy zmienne bazowe, jakie mamy zmienne decyzyjne, ile wynosi wyraz wolny i ile wynosi ten wynik tego ilorazu. Ale to po kolei. Co skąd się wzięło? Jeżeli na poprzednich elementach ustaliliśmy, że kolumna kluczowa to jest kolumna oznaczona zmienną x1, oznacza to tyle, że to ta zmienna będzie nową zmienną bazową, a my ustaliliśmy, że zmienna x8 wejdzie do nowej bazy, w nowej tablicy simpleksowej, czyli numer 2, ponieważ trzeci wiersz, w którym ta zmienna bazowa stała, był to wiersz kluczowy. I teraz dlatego mam zapisane w drugiej tablicy x6 przepisany, x7 przepisany, a w miejsce x8 mam wpisane x1 w tablicy simpleksowej numer 2. Teraz jak uzupełniać tą drugą tablicę simpleksową, czyli wszystko, co my tutaj mamy. Po pierwsze x6 ma współczynnik funkcji celu m, czyli m jako liczba dążąca do nieskończoności. Zawsze możemy sobie to jeszcze przypomnieć. To jest liczba nieskończoności. Przy x7 też mam liczbę dążącą do nieskończoności, czyli piszę tu literkę m. Wy możecie mieć oczywiście to trochę inaczej. I teraz x1 zmieniamy wartość. Jeżeli tutaj w tym miejscu było wpisane m, to teraz będzie 1. Dlaczego? Bo zmienna x1 miała współczynnik funkcji celu równy 1. Teraz tak, jeśli chodzi o przekształcanie z poprzedniej tablicy na nową tablicę, możemy zacząć od tego, że te wszystkie pola, wiadomo, trzeba uzupełnić, ale możemy zapisać od uzupełnienia zmiennych bazowych. One, jak wiemy, zawsze mają ten zapis zero-jedynkowy. Jeżeli x6 stanowi pierwszą zmienną bazową, to w pierwszym wierszu, ale dla kolumny x6, będziemy mieć wartości następujące 1, 0, 0. Teraz jeżeli x7 stanowi drugą zmienną bazową, czyli w drugim wierszu dla tej zmiennej, czyli dla x7, tu będzie wpisana 1, a dla pozostałych elementów będzie tutaj wpisane 0.
Dlatego w tym momencie zostaje nam uszczegółowienie, co z naszą zmienną x1. Jeżeli zmienna x1, ona jest w trzecim wierszu jako zmienna bazowa, to tutaj będzie miała jedynkę w swojej kolumnie, a w pozostałych elementach będzie miała 0. Teraz, jeżeli wracając jeszcze do tej tablicy simpleksowej wcześniejszej, bo ona jest potrzebna do wyznaczenia kolejnej, widzieliśmy, że trzeci wiersz jest wierszem w tym momencie kluczowym, to każdy z tych elementów wystarczy podzielić przez element rozwiązujący, który się znajduje na przecięciu i wtedy mamy możliwość bardzo sprawnie uzupełnienia trzeciego wiersza w nowej tablicy simpleksowej, bo trzeci wiersz był wierszem kluczowym w tablicy simpleksowej numer 1. I teraz, jeżeli mam 5 przez 5, no widać, wychodzi 1. 1 przez 5 wychodzi w tym momencie 0,2. 0 przez 5 wiadomo 0. 0 przez 5 też 0. Minus 1 przez 5 to jest minus 0,2. I ostatnie to też będzie 0,2. I 8 przez 5, czyli 1,6. Jak widzimy, wnętrze już tych ograniczeń, aha, no i wiadomo, tutaj wartości współczynników funkcji celu w ogóle nie ulegają żadnej zmianie, mają takie same wartości jak w pierwszej tablicy simpleksowej, to już element stały. I zostaje nam, jak widzicie, do uzupełnienia dwa wiersze po cztery kolumny i tutaj dwa wiersze i dwie kolumny. I to jest, że tak powiem, może największa trudność w tej metodzie, jak dla mnie w pierwszym momencie. I teraz będziemy stosować taki wzór, który sobie musimy gdzieś w miarę czytelnie zapisać. Nowy element, możecie mieć oczywiście inne oznakowania, ale ja na razie stosuję te najprostsze. Czyli nowy element to liczymy go według wzoru. Stary element minus element wiersza kluczowego razy element kolumny kluczowej przez element rozwiązujący. Co mi to daje? Daje mi to, że bardzo sprawnie, jeżeli mam poprzednią tablicę simpleksową tutaj na tej kartce, mogę uzupełnić brakujące elementy według tego wzoru. On jest praktyczny do zastosowania, gdy mamy uzupełnić dane dotyczące innych wierszy niż ten kluczowy. Bo jeżeli ja mam macierz. Tutaj były trzy ograniczenia, no to ja już jedno ograniczenie mam uzupełnione, a na pozostałych muszę zastosować ten wzór na podstawie tej tablicy simpleksowej. I na przykład w tym miejscu, czyli to jest, zaznaczmy sobie po prostu dla drugiej zmiennej w pierwszym wierszu, zobaczmy co było. Było trzy. Element kolumny kluczowej, element wiersza kluczowego, element rozwiązujący, czyli to 5. I w tym momencie, jeżeli od 3 odejmę 1 razy 1 przez 5, otrzymujemy wynik 2,8. Potem, jeżeli było minus 1, to od niego odejmuję 1 razy 0 przez 5 i mam w tym momencie wpisane minus 1. Dalej idąc, jeżeli tutaj dla czwartej zmiennej mam uzupełnić, to widać, że w tablicy simpleksowej elementem starym jest 0, elementem kolumny kluczowej, wiersza kluczowego i te są te podane i element rozwiązujący, czyli od 0 odejmuję 1 razy 0 przez 5, czyli zostaje ta nasza, dla czwartej zmiennej, tak, zostaje, tutaj się pomyliłam, dla czwartej zmiennej mam 0 minus 1 razy 0 przez 5, czyli zostaje ciągle to 0. Zmienia się sytuacja dla tego elementu, który jest w pierwszym wierszu, dla zmiennej x5. W tym momencie od 0 odejmuję 1 przemnożone razy minus 1, a przez 5 dzielone. W tym momencie otrzymujemy wynik 0,2. Ja teraz już uzupełnię pozostałe elementy, już może takim sposobem przyspieszonym, ale sprawdźcie sobie, czy Wam się też wychodzą według tej samej zasady te same wyniki. Czyli na przykład dla x8 0 minus to razy to przez to i powinniście otrzymać
0,2 na minusie. I teraz dla szóstki, tak samo liczymy, czyli dla elementu brzegowego. Od 6 odejmuję 1 razy 8 przez 5 i otrzymujemy 4,4. Teraz dla tego wiersza to jest element stary, to jest element kolumny kluczowej, element wiersza kluczowego, element rozwiązujący. Czyli według wzoru, który ja tutaj Wam podałam, powinniśmy otrzymać 0,8. Potem 0, minus 1, 0,2 i te pozostałe dwa elementy 0,2 i 2,4. Teraz, tak jak w pierwszej tablicy simpleksowej, musimy w tym momencie policzyć, ile wynosi ZJ. ZJ jest to przemnożenie zawsze tej kolumny współczynników funkcji celu zmiennych bazowych przez odpowiednie elementy, które mamy w kolejnych kolumnach, czyli m razy 0 plus m razy 0 plus 1 razy 1 i będziemy otrzymywać w tym momencie 1. Te same obliczenia dokonujemy dla kolejnych elementów. M to jest jakby z jakiś tam, nazwijmy, potraktujemy xik, więc nie ma to większego znaczenia dla nas, więc po prostu traktujemy, że m to jest jako liczba dążąca do nieskończoności. Jeżeli wyniki tutaj Wam się nie zgadzają, to możecie sobie to posprawdzać z kolegami, ze znajomymi. Ja te wyniki mam podane z programu obliczeniowego, żeby jak najmniej wprowadzać w błąd i te wyniki są na 100% dobrze. Kwestia jest po prostu sobie uzasadnić dlaczego, sprawdzić jeszcze raz. Jeżeli mam policzone te ZJ, teraz mogę obliczyć wskaźniki optymalności CJ minus ZJ. CJ jest tutaj podany, a tu są podane wartości ZJ. W tym momencie, jeżeli od tego wyniku odejmę ten, bo w tej kolejności, otrzymuję 0. 1 minus ten wynik, otrzymujemy minus 3,6 razy m plus 0,8. I tak samo dla kolejnych. 0 minus minus m jest plus m, to też jest plus m, bo dokładnie ten sam przypadek. Od 0 odejmę ten wynik, czyli mamy 0,4 razy m, ale już ze znakiem minus i plus 0,2. Jeżeli od m odejmę m, mam 0, m minus m jest 0 i m minus to otrzymujemy 1,4m minus 0,2. I teraz powiedzmy tablicę simpleksową mamy tak powiedzmy już rozwiązaną. Pytanie brzmi, czy jest to tablica optymalna? Ja tu już jak widzicie na wydruku mam zapisane, że jeżeli funkcja celu dąży do minimum, to każde CJ minus ZJ musi być dodatnie lub większe od zera. A teraz pytanie, czy jest wszystko w porządku? Tu jest OK, bo jest równe 0, spełnia warunek. Ten wynik już na pewno nam nie spełnia wyniku tego kryterium, bo cokolwiek minus 3,6 razy liczba dążąca do nieskończoności, ten wynik ile by nie wynosił, to na pewno nie jest dodatnie lub równy 0. Ten wynik jest OK, OK, ten jest znowu też nie spełniający tego kryterium, czyli tu jest powiedzmy problem i tu jest problem z tymi dwoma zmiennymi. Ten wynik jest poprawny, poprawny i poprawny, bo spełnia to kryterium. Teraz pytanie, czy w związku z tym co? Czy tablica jest optymalna, czy też nie? Druga tablica simpleksowa nie jest optymalna, ponieważ dla drugiej zmiennej i piątej wskaźniki optymalności, czyli CJ minus ZJ, nie są dodatnie lub równe 0, bo funkcja dążyła do minimum. Co wtedy robimy? Będziemy tworzyć nową tablicę simpleksową, czyli teraz nie numer 2, a przejdziemy na karteczkę numer 3. Ale teraz pytanie, co tutaj jest, powiedzmy, co robimy dalej? Jeżeli ja wiem, że moja funkcja dąży do minimum, to ja spośród tych wskaźników, które nie spełniają tego kryterium, czyli dla x2 i x5 w moim przypadku, wybieram ten wynik, który jest najgorszy możliwy. Czyli minus 3,6 razy m plus 0,8 na pewno jest gorszy niż minus 0,4 razy m plus 0,2. A to dlatego, że ten wynik jeszcze jest dalej od zera niż ten. Bo podstawiając razy na przykład milion, to ten wynik jeszcze jest niższy zdecydowanie niż ten.
A więc ja tym kolorem zaznaczam sobie, że ta kolumna X2 będzie taką tak zwaną kolumną kluczową. Kolumną kluczową, czyli tutaj wybraliśmy sobie, inaczej mówiąc, tą kolumnę, gdzie był najgorszy wynik, czyli najbardziej niespełniający tego kryterium optymalności. Co dalej w związku z tym robimy? Właśnie dzielimy współczynniki tutaj nasze brzegowe, czyli 4,4, 2,4 i 1,6 przez odpowiednie elementy, czyli ten wynik podzielę przez ten wynik przez ten i ten wynik przez ten. Te wyniki można policzyć na kalkulatorze, ręcznie w pamięci, jak to lubi, ale trzeba powiedzmy pilnować się, żeby nie robić rachunków, błędów jakichś rachunkowych. I teraz, żeby dowiedzieć się, aha, i teraz tak, jeżeli X2 była to kolumna kluczowa, to oznacza, że to ta zmienna, ona wejdzie na nowej bazy, już w tablicy simpleksowej numer 3, a pytanie, która zmienna tutaj nam wyjdzie z tej bazy. Bo żeby dołożyć nową zmienną X2, którąś z tych trzech będę musiała wyeliminować. I teraz, to jest bardzo ważne, że niezależnie od tego, czy funkcja dążyła do minimum, czy do maksimum, zawsze szukamy wartość najniższą spośród tych wyników dzielenia, ale tylko wyników dodatnich, no najlepiej właśnie od razu zaznaczmy sobie po prostu dodatnich, czyli nie, że równych 0, bo to jest właśnie kryterium, że ma być dokładnie większa od 0. I teraz, po pierwsze, każdy z tych wyników jest dodatni, czyli bierzemy go pod uwagę, ale to ten wynik jest tutaj tym wynikiem najniższym. Jeden po przecinku, jest to element pierwszego wiersza i to oznacza, że cały ten wiersz pierwszy będzie to wiersz kluczowy. Co to mi faktycznie daje? Że najniższa wartość, piszmy sobie, że to jest 1,5,7,1. I teraz pytanie, co jest wierszem kluczowym? X6, który faktycznie wyjdzie z bazy, a zastąpi go X2. I to jest pierwszy wiersz tutaj w tej tablicy simpleksowej, a kolumna kluczowa była drugą kolumną. I teraz, jeżeli ja wiem, co było wierszem kluczowym, co było kolumną kluczową, jaka zmienna wyjdzie z bazy, a jaka zmienna wejdzie do bazy i ile wynosi element na przecięciu, czyli tak zwany element rozwiązujący, będziemy mogli zająć się tworzeniem trzeciej tablicy simpleksowej. Teraz, jeżeli mamy już rozwiązaną tablicę simpleksową numer 2, i widzimy, że nie jest ona optymalna, bo zarówno zmienna X2, jak i zmienna X5 okazały się nie spełniać tego kryterium efektywności, że wszystkie wskaźniki powinny być dodatnie lub równe 0, bo funkcja dążyła do minimum, to my w tym momencie musimy stworzyć tablicę simpleksową kolejną, czyli teraz będzie karteczka z oznakowaniem, że mamy tablicę simpleksową numer 3 i ona będzie bazowała na tym, jak wyglądała tablica simpleksowa numer 2. Po pierwsze, co w tej tablicy simpleksowej numer 3 można zauważyć już teraz? To, że zmienna X6, która występowała w tablicy simpleksowej numer 2, będzie zastąpiona przez zmienną X2. To wynika z tego, że to była kolumna kluczowa, a to był wiersz kluczowy, który dotyczył zmiennej X6. A więc w trzeciej tablicy simpleksowej, jak widzicie, będzie zmienna X2, bo było X6, zostawiamy X7, bo tak tu nic nie robimy zmiany i X1, bo było. I teraz 1, M i 1 to są liczby, czyli współczynniki funkcji celu zmiennych bazowych, które wynikają z ogółu wszystkich współczynników zmiennych decyzyjnych, które mamy. Czyli przy X2 stała 1, to tu piszę też 1. Przy X7 stała literka dążąca do nieskończoności, to przypominamy sobie temat. Czyli tutaj będzie też M i przy X1 akurat była jedynka, bo była jedynka. No i teraz tak, jak w przypadku zamiany pierwszej tablicy simpleksowej na drugą, tak samo w przypadku zamiany tablicy simpleksowej numer 2,
na tablicę simpleksową numer 3, to my w tym momencie staramy się uzupełnić na maksimum, co się da, żeby jak najmniej liczyć. Pamiętajmy na początek przy uzupełnianiu tablicy simpleksowej nowej, że zmienne bazowe mają swój stały układ. Jeżeli zmienna x2 teraz jest nową zmienną bazową, to ona w tym zapisie kolumny, jeżeli tu występuje, to ona w tym miejscu będzie miała jedynkę, w pozostałych będą zera. Jeżeli x7 leży w drugim wierszu, to dla tej zmiennej x7 w trzeciej tablicy simpleksowej w tym miejscu będzie jedynka, a w pozostałych będą zera, czyli układ niezależny. I teraz x1. Jeżeli x1 tutaj będzie miał jedynkę, bo dotyczy tej zmiennej, jak widzimy, to w tym momencie tutaj jest jedynka, tu są zera. Ok, teraz tak, jeżeli ja tutaj mówiłam, że wiersz kluczowy był pierwszy i elementem rozwiązującym, czyli leżącym na przecięciu wiersza i kolumny kluczowej jest 2,8, to żeby uzupełnić pierwszy wiersz, zgodnie, ale w nowej tablicy simpleksowej, wystarczy każdy z tych elementów, który był, podzielić przez element rozwiązujący, a wyniki odpowiednio wpisać. Także teraz widzimy sobie, że na przykład minus 1, jak podzielę przez 2,8, otrzymujemy w tym momencie w zaokrągleniu. Ja kolejny raz powtarzam, moje wyniki są przepisane przez, czy tam z programu obliczeniowego, czyli 0 przez 2,8 to też jest ciągle 0 i one są super dokładne. Ja stosuję tutaj zapis do 3 miejsc po przecinku, ale faktycznie wiadomo, komputer liczy do i przynajmniej powiedzmy super dokładnego wyniku, tyle że w wyświetleniu jest 3 miejsca po przecinku, a nie więcej. I teraz tak, przy x6 było 1, dzielę przez 2,8, czyli znowu mam 0,357. Było 0, ok. I teraz minus 0,2 przez 2,8 daje mi to wynik minus 0,071. Możecie zapisać zawsze w ułamku zwykłym, to jest zawsze bardziej dokładne. I jeżeli 4,4, które tutaj leży, podzielę przez 2,8, otrzymuję 1,571. I teraz co dalej możemy powiedzieć? Ano to, że pozostałe tutaj 4, 4 i te 4 elementy jesteśmy w stanie uzupełnić na podstawie wzoru, który ja wcześniej już tutaj podałam. Czyli jeżeli chcę mieć nowy element, to od starego elementu muszę odjąć element wiersza kluczowego przemnożony razy element kolumny kluczowej przez element rozwiązujący. I to stosujemy w pozostałych wierszach niż wiersz kluczowy. Czyli jeżeli chcę policzyć tutaj ten element jakby dla trzeciej zmiennej, ale w drugim wierszu, czyli było 0, od niego odejmuję 0,8 przemnożone razy minus 1, a podzielone przez 0, czy 2,8, czyli w tym momencie, jeżeli ja się nie mylę, mamy 2,0,285. Teraz dla minus jedynki. Od minus jedynki odejmuję 0 razy 0,8 przez 2,8, a więc w tym momencie dla czwartej zmiennej w trzeciej tablicy simpleksowej dla drugiego wiersza będziemy mieć tak jak bez zmian minus 1. Ja pozostałe elementy uzupełnię dla tego wiersza, bo zasada po prostu się powtarzam, a filmy i tak są dość długie moje, czyli będzie 0,142, bo tu już jest mało widoczne, 1,142. I ten wynik jest ostatnim w drugim wierszu. I w trzecim wierszu, ale na przykład dla trzeciej zmiennej, liczę tak. Było 0, od niego odejmuję 0,2 razy minus 1 przez 2,8, czyli dla zmiennej x1, dla trzeciej zmiennej będziemy mieć 0,071. Potem dla zera
od zera odejmuję 0 razy 0,2 przez 2,8, czyli pozostaje nam to 0. Pozostałe wyniki ja przepisuję z programu obliczeniowego. Wy możecie oczywiście ręcznie to wszystko policzyć, tylko moje filmy byłyby już w tym momencie przydługie, byście mogli nie dojść do końca oglądania, bo ja rozumiem, że wszyscy są w stanie się zmęczyć. No i teraz tak, o co chodzi? Mamy już uzupełnioną tą tablicę simpleksową, prawie co do ograniczeń, a teraz liczymy nasze ZJ. ZJ zawsze, która to by nie była tablica simpleksowa, czy 2, czy 3, czy jakkolwiek inny by miała numer, przemnażamy ze sobą współczynniki funkcji celu zmiennych bazowych przez odpowiednie elementy w każdej po kolei kolumnie. Czyli 1 razy 0, m plus m razy 0 plus 1 razy 1. W tym momencie u nas wyjdzie to 1, potem 1, potem wychodzi 0,285 razy m minus 0,285, potem będzie minus m, potem 142 razy m minus 0,142. Przepisujcie sobie te wyniki albo po prostu zatrzymajcie film i oglądajcie, powiedzmy po dokonaniu obliczeń, czy wszystko Wam się zgadza. Tu jest literka m i jest minus 0,142 razy m plus 0,142. Teraz tak, to jest dwójka. I teraz tak, zgodnie z informacją CJ minus ZJ, ja od tego wyniku muszę odjąć ten wynik, czyli wychodzi mi ładne, okrągłe 0. Potem sytuacja się powtarza i teraz od 0 odejmuję ten wynik, czyli faktycznie jest to ten wynik, ale dopisany z minusem, czyli 285 razy m plus 0,285. Czyli to już jest wynik, jak widzicie, ujemny. Potem od 0 odejmuję minus m, czyli wyjdzie plus m. Potem od 0 odejmuję ten wynik, czyli jest znowu to samo, ale z przeciwnym znakiem, czyli 0,142. I od m odejmuję ten wynik, czyli mam 1,285 razy m minus 0,285. Tutaj nie 9, a 5. Dobra, to jest moja piąteczka. I teraz od tego wyniku odejmuję ten, będzie dokładnie 0. I teraz, jeżeli od tego wyniku odejmę ten, będę miała już na plusie 1,142 razy m minus 0,142. Co mi to daje? Daje mi to, że mam już uzupełnione wszystkie wskaźniki optymalności. I teraz, jeżeli funkcja celu dążyła do minimalizacji, to my w tym momencie musimy, żeby tablica dana simpleksowa numer 3 była optymalna i zarazem ostatnia, to każdy ze wskaźników optymalności musi być dodatni lub równy 0. I teraz ta kolumna jest pasuje, daje nam 0. To pasuje, to jest niestety nieoptymalne. Widzimy, że wynik jakikolwiek, ale przemnożony razy liczby dążące do nieskończoności, na pewno daje nam wynik ujemny, czyli niespełniający tego warunku. To jest w porządku, bo to jest po prostu gigantyczna, duża liczba, nieważne ile ona faktycznie wynosi. I teraz tak, ten wynik na pewno też nie jest optymalny, bo w tym momencie tutaj jest minus, jakakolwiek liczba ujemna, ale razy n. I tu jest wynik poprawny. To jest poprawne i to jest poprawne, nieważne ile wynosi, ale na pewno spełnia ten warunek. Co w tym momencie możemy zrobić? Stworzyć kolejną tablicę simpleksową, tylko że na początek najbardziej tym ujemnym wynikiem, czyli najgorszym, jakim jest możliwy, to jest ten wynik, który tutaj mamy. A sobie zrobię strzałeczkę, bo już jest mało miejsca na przepisywanie. I dlatego zmienna x3 będzie stanowiła dla nas kolumnę kluczową. Ja sobie ją kolorem zaznaczę markerem, żeby łatwiej było nam się to
uczyć z tych materiałów. I teraz, jeżeli elementy brzegowe zostaną podzielone przez te elementy, które tutaj są podane, otrzymamy wskazanie, aha, czyli ta kolumna kluczowa to jest po prostu x3 i to ta zmienna wejdzie do nowej bazy, a teraz pytanie jest, która zmienna wyjdzie z tej bazy, żeby stworzyć kolejną tablicę simplexową. W pierwszym momencie miejmy nadzieję, że już ostateczną. Jak to zrobić? Jak wskazać, która zmienna wyjdzie z bazy? Musimy stwierdzić, która z wierszów jest wierszem kluczowym. Jak to się robi? Po prostu dzielimy elementy tutaj, jak widać, elementy brzegowe przez elementy kolumny kluczowej. I faktycznie dzielę ten wynik przez ten, wpisujemy. Mówiąc wprost, dokładny wynik to jest -4,4. Wy możecie jakby stosując dokładnie te same liczby, które są wpisane, dostaniecie jakieś przybliżenie, ale dokładny wynik obliczony byłoby to -4,4. I teraz tak, jeżeli 1,142 podzielę przez ten wynik, otrzymamy dokładnie 4. Jeżeli ten wynik podzielę przez ten z odpowiedniego tego samego wiersza, otrzymam wynik 18. I teraz znowu zawsze uczulam, że jeżeli nasza funkcja, nieważne czy dąży do minimum, czy do maksimum, to my zawsze bierzemy minimalną wartość, ale tylko z tych wskaźników, tych wyników podzieleń, ale dodatnich. Czyli tego w ogóle faktycznie nie biorę pod uwagę. I spośród tych dwóch pozostałych najniższy możliwy wynik to jest 4. I możemy sobie wpisać tak roboczo, że najmniejszym spośród dodatnich tych wyników dzieleń jest 4. Czyli co to mi daje? Ano to, że wiersz numer 2, który zawiera zmienną x7, staje się w tym momencie powiedzmy wierszem kluczowym. I co to będzie nam dawało? Ano to, że to zmienna x7 wyjdzie z bazy. Ona pochodziła z drugiego wiersza i będzie ona zastąpiona przez zmienną x3, która, jak wiadomo, pochodzi z trzeciej kolumny. Kolejnym krokiem będzie stworzenie tablicy simplexowej kolejnej, czyli już nie o numerze 3, będziemy musieli pisać o numerze 4. No i miejmy nadzieję, że w tym opisywanym przeze mnie przykładzie będzie to już rozwiązanie optymalne. W ostatniej części naszego zadania będziemy się zajmować, powiedzmy, stworzeniem nowej tablicy simplexowej, już nie numer 3, tylko numer 4, ponieważ tablica numer 3 posiada tutaj wskaźnik optymalności dla trzeciej zmiennej, jak i piątej nieoptymalny. Najgorszym, jak mówiłam, wynikiem było wynik dla trzeciej zmiennej, a więc to ona teraz wejdzie do nowej bazy, a z niej wyjdzie x7, ponieważ sobie pokazaliśmy, że to wiersz drugi, w którym jest zmienna x7, będzie to wiersz kluczowy. I teraz przechodzimy do karteczki już, ja już od razu teraz mówię, że to jest optymalna, bo ja to wcześniej, wiadomo, przed filmem sprawdziłam. I teraz będziemy musieli sobie stworzyć tą tablicę i uzasadnić, dlaczego ja od razu tak wszystko tutaj wypisałam, że jest to tablica optymalna. Zaczynamy od tego, że powiedziałam, że tak, x2 zostaje, zostaje x1, a w miejsce x7 wpisujemy zmienną x3. A więc będzie x2 jak było, w miejsce x7 x3 i jak było x1. Te współczynniki są przepisane z odpowiednich zmiennych. Dla x2 była 1, to tu też piszemy 1. Jeżeli dla x3 współczynnik funkcji celu 0, to tutaj będzie 0. I dla x1 współczynnik funkcji celu jest 1, to tutaj też będzie 1. Teraz jeżeli mówiłam, że musimy uzupełnić całą tablicę simplexową, czyli wypełnić na początek te ograniczenia, trzy ograniczenia, to trzeba na początek skorzystać z własności, że mamy trzy zmienne bazowe i one mają układ zero-jedynkowy.
Co to nam daje? Że przy x 2, który leży w pierwszym wierszu, tu będzie 1, reszta będą 0. Potem x3, tutaj będzie 1, reszta będą 0. I przy x 1 w trzecim wierszu, tu będzie 1, a w pozostałych elementach będą 0. Pozostaje nam uzupełnienie tutaj plan naszej prawej strony wraz z elementami brzegowymi. Jak to następuje? Najlepiej zacząć od tego, że drugi wiersz był wierszem kluczowym, gdzie element rozwiązujący wynosił 0,285. Oczywiście w zapisie do trzech miejsc po przecinku w ułamku dziesiętnym. I teraz wystarczy każdy z tych elementów podzielić przez 0,285 i wpisać wyniki. Ja w tym momencie posłużę się już obliczeniami super dokładnymi. Tak jak zawsze powtarzam, to akurat do tych filmów dokonuję obliczeń wcześniejszych na komputerze i wiem, że 1 podzielone przez ten wynik to jest minus 3,5. Jeżeli ten wynik podzielę przez ten, mam dokładnie 0,5. Czy 0,5. Potem, jeżeli ten wynik podzielę przez ten, to mam dokładnie minus 1. Potem 3,5, minus 0,5 i 4. Jeżeli wasze wyniki odbiegają od moich, to się kierujcie oczywiście swoimi wynikami. Nikt tam nie będzie iść na noże, ale film ma wam dać pokazać każdy z tych fragmentów, skąd powiedzmy, jak się to należałoby zabrać do problemu, jakim jest metoda simplex przy minimalizacji. I teraz tak, jeżeli wcześniej było 0, ja tu pokazałem wcześniej ten wzór. Będziemy się nim kierować, że nowy element to stary element, od którego odejmuję element wiersza kluczowego razy element kolumny kluczowej przez element rozwiązujący. Oczywiście w tablicy wcześniejszej. I teraz tak, jeżeli zakryjemy sobie. I teraz tak, jeżeli było 0, to w tym miejscu ja nie wpisuję koniecznie też 0. Od 0 odejmuję element kolumny kluczowej przemnożony razy element wiersza kluczowego przez element rozwiązujący. A więc w tym momencie otrzymujemy minus 1,2,5. Wyniki możecie sobie posprawdzać, ale powinny być ok. Teraz tak, jeżeli od tej liczby odejmę to razy to przez to, powinno nam wyjść 0,25. Potem 0, 1,25, minus 0,25, no i 3. Wyniki te, które tutaj, jak mówiłam, są na podstawie obliczeń komputerowych i najlepiej by było może tu się posługiwać ułamkiem zwykłym, ale nie zawsze jest to możliwe, bo ten ułamek zwykły to nie jest taki koniecznie od razu skończony i krótki w zapisie. Więc czy stosujecie ułamki zwykłe czy dziesiętne, w waszym zapisie to jest kwestia wygody i dokładności. Teraz tak, jeżeli dla x mam do uzupełnienia czwarty wiersz i to pierwsze miejsce z brzegu to jest dla czwartej zmiennej w trzecim wierszu. W czwartej zmiennej w trzecim wierszu było 0 i od niego odejmuję to razy to podzielone przez to. I w tym momencie otrzymujemy dokładnie 0,25. Żeby dla tej liczby obliczyć nowy element, to od starego elementu odejmuję to razy to dzielone przez to. A więc otrzymujemy minus 0,25, 0, potem 0,25 i 0,25. Jeżeli ten wynik od niego odejmę to razy to podzielone przez to, otrzymujemy dokładnie jedyneczkę. Albo po prostu wam wyjdzie wynik w przybliżeniu 1. To już nie ma co tam iść na noże za jakieś zaokrąglenia, bo najważniejsze to jest zrozumienie metody, tak według mnie, ja bym tak to powiedzmy interpretowała. Nie ma co tam się denerwować. I teraz tak, zostaje nam do policzenia wiersz ZJ i CJ minus ZJ. I teraz, jak to następuje? Mnożymy ze sobą te elementy razem z tymi elementami. Czyli ciągle te elementy mnożę razy kolejne kolumny i wpisuję po kolei wszystkie wyniki.
U mnie będzie to 1, 1, 0. Wy sobie posprawdzajcie, policzcie trochę wolniej. Ten film byłby trochę przydługi, gdybym ja wszystko, każdy element tłumaczyła. I teraz, jeżeli mam do policzenia wskaźnik optymalności CJ minus ZJ, to od 1 odejmuję 1, mam 0. 1 minus 1 jest 0, 0 minus 0, 0. 1 minus minus 1 jest plus 1, to jest bardzo ważne. Potem mamy 0, literka M, M minus 1 i M. I teraz jeżeli popatrzymy, to każdy z wyników, kiedy M jest generalnie jakąkolwiek liczbą, ale dążącą do nieskończoności, to w tym momencie widzimy, że każdy ze wskaźników optymalności jest albo dodatni, ten i ten jest dodatni, albo jest równy 0, tak jak te 4, które Wam pokazałam. A więc jeżeli funkcja dążyła do minimum, to ten warunek optymalności jest spełniony. A więc ta tablica czwarta jest optymalna, czyli piszemy sobie optymalna tablica dwukropek, ok, jest to przeze mnie teraz zapisane. I teraz tak, pytanie brzmi zawsze przy stwierdzeniu, że tablica jest optymalna, no to jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie tablicy ma następującą postać. Musimy wypisać, ile wynosi każda z wartości zmiennych decyzyjnych oraz ile wynosi wartość funkcji celu, to akurat oznaczona symbolem z. Po pierwsze, musimy zauważyć, że teraz jak markerem sobie zaznaczę nasze zmienne bazowe i elementy brzegowe, to w tym momencie wiemy, że x2 na pewno równa się 3, że x3 równa się 4, a x1 równa się 1. To możemy sobie od razu uzupełnić. Trzecia zmienna równa się 4. I teraz pytanie, co z pozostałą czwartą zmienną? Piątą, szóstą, aha, tutaj gdzieś mi się umknęła x5, ale to też mogę sobie gdzieś zapisać, nie ma kłopotu. I teraz zasada jest taka, wszystkie zmienne, niebazowe w tablicy simplexowej, jakiejś bieżącej, tu akurat ostatecznej, muszą na 100% równać się 0. A więc ja nawet nie wiem, gdzie te wyniki by było brać, po prostu przyjmuję, że są równe 0. Ostatni element jest to wartość funkcji celu, ile ona wynosi. Wystarczy przemnożyć ze sobą te współczynniki funkcji celu razy wartości tych zmiennych, które nam zostały. Czyli 1 razy 3 plus 0 razy 4, 1 razy 1. Jeżeli ja to dobrze liczę, to 1 razy 3 to jest po prostu 3, 0 razy 4 to jest 0 i 1 razy 1 to jest 1, czyli to jest 1 razy 3 plus 0 razy 4 plus 1 razy 1, czyli to jest 4. I teraz, co to mi to daje? To, że po pierwsze mogę skończyć ten film i Wam powiedzieć, że to znalezione rozwiązanie jest już, powiedzmy, wyszczególnione i mamy wartość funkcji celu i ona jest najniższa możliwa przy podanych ograniczeniach. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube plus projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania
dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.